Siemanko, z tej strony Kira, a to kolejny odcinek z Piffy World, więc bez gadania idziemy na sezon online. Dwa mecze za nami, czas na trzeci mecz w 10 lidze. Nasze piękne brązowe karty, no jednego srebrnego, jednego złotego mamy. Zobaczmy, kogo nam wylosuje. Co nam się uda zrobić? Pisamy wygrane i remis, więc zobaczymy. Szuka, no ładnie teraz to wyszukiwanie tej fiołot jest bardzo długie, więc łyknę sobie Heleny, orężatki, reklama. Dobra, zimna. Coś zimnego na pewno na taką pogodę jest bardzo dobre. No i co, wyszukiwanie i nie chcę wyszukać. No teraz, jak widzieliście, poprzednie dwa odcinki wyszukało od razu, teraz nie chcę nam wyszukać. Mamy 2000 monet. Niestety promocja na paczki po 1,5 000 brązowe się skończyła, więc no nie otworzymy. Więc tak się zastanawiam, czy nie zebrać może do 15 000 na paczkę złotą. Tą premium powiększoną i jej nie otworzyć. Napiszcie w komentarzu, co mam zrobić. Trzeba otworzyć paczkę za 15 000. Czy może jak się uzbiera trochę więcej kasy, jakiś piłkarzy kupić takiej ligi, jaką wybraliście dla mnie? Właśnie piszcie tam w komentarzu, jaką ligę wybieracie. Mamy w końcu przeciwnika. Sorry za odgłosy, mam okno otwarte, nie da rady niestety nic z tym zrobić. No niestety jest tak gorąco, że no muszę mieć to okno otwarte. Muszę mieć... Teraz akurat dzień, więc jest ruch duży na ulicy, będę starał się tą piwę nagrywać w nocy. Gdzie ruch jest mniejszy, gdzie tak nie słychać. Albo planuję też zrobić przemalowanie w mieszkaniu troszkę gdzie indziej i ustawić w ogóle komputer, żeby jak najdalej od okna być. Chociaż to jest wygodnie, bo jak wiaterek wieje, taki miły wiaterek będzie naprawdę miło nieraz. Dobrze. Goście ma brązowy skład. 3 porażki na 3 mecze. Mamy wygraną, remis i 0 porażek. Co to będzie, gości nie chcę przewinąć. Dobrze, to popatrzymy sobie na wyjście, a w tym czasie zerkam na telewizor na trening drugi z Grand Prix Monaco. 36 minut do końca treningu. I są lagi, co ten gościu? Jest to Niemiec, ale ma kurwa lagi. Nie ma w ogóle płynnej gry, kurde... Niemiecka dziwka laguje strasznie. Dobra. Mam nadzieję, że moi piłkarze nie będą zlagowani aż tak bardzo. Ale kurwa, no typie masz lagi jak chuj. Masz kurwo lagi jak chuj po prostu. Dobrze, Wiśniewski, no! Kurwa, po tym meczu Wiśniewski na Quixela idzie, no ja pierdolę. Ale typ ma lagi. Masakra, powiem wam, moi drodzy, masakra te lagi. Podanie prostopadłe, no Wiśniewski, może się zrehabilitować. Wiśniewski! Zagrywa! Bambo 1-0! Bambo Leo 1-0. No Wiśniewski, no może na pisoli pójdziesz. Kurwa, to za te lagi ty niemiecka kurwo. Wiecie jak ja jestem na Niemców nastawiony, więc coś takiego to mnie jeszcze bardziej kurwa. Więc sorry za to, ale to naprawdę nie jest ode mnie. Typ ma takie kurwa lagi. Ale powiem wam, że da radę grać. No nie, Wiśniewski do tej piłki nie dojdzie. No wypierdala do przodu, my ją przejmujemy dosłownie na chwilę. Ej, typie, kurwa. Takich to od razu zgłaszać, żeby dostawali bana. O lagerów trzeba tępić, stop lagom. Mógłby, nie odebrał piłki. Afela, jedyny złoty piłkarz w naszej kadrze, no gra fatalnie. Niestety Afela nie mogę sprzedać, zawsze byłby jakiś końca, ale on jest nie na sel.
Kurwa, karty są nie na sprzedaż, szkoda. No ale gra słaba, Falajda. Dobra, ma tam jedną bramkę strzeloną tylko z tego rzutu karnego. Ugwu! Ugwu! Do środka... Na kogo on to doszutkował? Nie, ja rozumiem, moi drodzy, brązowe karty, ale no popatrzcie, jak on to doszutkował. Nie widział partnerów? Ugwu do główki skacze, nic z tego. Nie wiem, kto to przejął, jeden z... brązowych kutasów, rzeczywiście powiedziawszy. Ja się fatalnie nie wyspałem, muszę zrobić jakąś końcu. Nie to zrobiłem, co chciałem, chociaż Wiśniewski. Pawej, Pawej, jebnij! Jebnąć miałeś, miałeś zabić bramkarza. Boże. Typie, kurwa, ja ci nie wiem, no. No nic nie było! Sędzia se, kurwa, widział faul, którego nie było, ale... Naprz. Berezin. No ale podanie Berezina do przodu, kurwa, takie, że może lepiej nic nie mówić. Myślę, jaką by tu akcję zrobić, żeby kurwa coś się udało, no. Dobrze, Wiśniewski, Wiśniewski! Ugwu! Ugwu! Do środka i 2-0! Guana Lugo, nie wiem, czy dobrze by mają jego nazwisko, ale mamy 2-0, 45 minuta! 2-0, błagam, typie, nie rób rage-quita. Dobrze, nie zrobił. To mnie cieszy. I koniec pierwszej połowy, czy Ugwu holował? Nie, to nas faulowali. No jesteś murzynem, przepchnij go, kurwa, a nie się pierdolisz. 2-0 w pierwszej połowie, dobrze, 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 bardzo dobrze. No na tych lagach to jest cud, że prowadzimy 2-0. Bo przecież, kurwa... No, nic nie wiem, co ma włączone ten gość, ale to jest masakra. Teraz będzie czekał pewnie całe 30 sekund. Dobrze, nie ma problemu, poczekaj sobie, typie. Spróbujmy ten wynik utrzymać do końca. Nie będziemy szarżować za bardzo, gościa będzie miał i tak czwartą porażkę. No nie dzieje się przez te lagi. Dobrze, Lugo, Lugo! Jebni! Zabij! Broni. Karny! Rzut karny, tak jest! A nie widziałem, żeby tam był faul. Zobaczmy, może powtórkę. Co tam się stało? Żółta kartka do Saviera. Wypierdalaj. Aha, ta powtórka nawet nie doszła do końca. Spoko. W lewą stronę. Czy będzie gol? Apelaja broni bramkarz! Strzał w lewą stronę, niestety bramkarz to wybronił. Niemożliwe. Byłoby 3-0, byłby już po meczu. A tak to niestety jest tylko 2-0. Teraz najgorsza rzecz, moi drodzy. Najgorsza rzecz, jaka może być, bo ja dosyć często po takiej 100% okazji niewykorzystanej tracę szybko bramkę. Jak to się mówi, nie wykorzystałem sytuacji, lubię się mścić. Zobaczymy, czy stracimy bramkę. Lugo! Lugo! 3-0! Jednak nie stracimy tej bramki! Więc na szczęście no nie sprawdziło się to, co miałeś wspomnieć, że jakbyśmy teraz stracili my tu jedno. W tym momencie jest już 3-0 i gość już no przejebany mecz. Gra bo gra, widać. Wiśniewski. Boże, jak oni fatalnie grają. Przydałby się jakiś, kurde, jeden dobry zawodnik. Zastanawiam się, ja tak myślę, mecz jest taki, że jest wygrany. Zastanawiam się, czy może kogoś nie kupić, ale kogo kupimy za 3000 monet? O Boże. Oni nawet piłki przyjąć nie potrafią. Nie wiem, czy lepiej
naprawdę nie zebrać tą paczkę za 15k. Tam się może trafić nawet kilku piłkarzy. Ale w tym czasie Lugo, Lugo, czy będzie 4-0? Lugo! Coś ty zrobił! Mamy te 3-0 prowadzimy. Lugo, ale żeś to zjebał. Staliśmy piłkę, bramkarz nie wiem co jego zrobił, ale nie wiem, czasem sytuacja z naszej strony. Jeszcze muszę z jedną rzecz mi w opcjach. Tyk, tyk, szybką piłką tu trzeba zagrać. Wiecie co, ja tak sobie myślę po tym meczu, moi drodzy, wejdziemy na listę transferową. Zobaczymy, ile warty jest ten nasz napastnik, który ma niby 90 pace'a, bo przecież kurwa to coś to biegać nie chce. Nie, to jest chyba właśnie ten Lugo. Ale przecież on biegać, no kurwa, widzieliście jak on biega? Ja pizgam, że on biegać nie potrafi, kurwa. Jak? Co? Gdzie on tą piłkę zagrywa? Siota wyszła. Jeszcze mi ktoś na Skype się raz dobija, widzę. Pozdrawiam dla osoby, która mi się na Skype dobija. Proszę o nie przeszkadzać. Lugo! 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 Do środka i 4-0! Ugu, lugu, ugu, bumbu! 4-0! Brawo! 84 minuta. Czyli jednak nie wykorzystałem sytuacji. Lubię się mścić, ale nie w naszym przypadku, na pewno nie w tym meczu, więc 4-0, nie wykorzystałem rzut karny, się na szczęście nie zemści. Nie no, Apelaj, kurwa, jest pierwszy do wymiany. Bo on nic tu nie gra, ten Apelaj, nic. Ślisk nieudany. Ale gościu zamiast pójść do środka, zejść sobie, miał puste pole. Zjebał to po prostu. Spalone. To było ewidentnie spalone, tak jest. Za późno się zorientowałem, żeby podać piłkę. Ładno, prowadzimy 4-0, moi drodzy. Ach. O, żeś kurwa zrobił ślizg. O. Nic nie było, ty głupia kurwo. Nienawidzę tych sędziów, powiem. Nienawidzę z nich. Kurwa, oni są nieraz tak popierdoleni. I teraz patrzcie, no właśnie, czysta pozycja, to był jeden, obrońca był, to przejście, no, musiał zakończyć, po co, dobra. 4-0, moi drodzy, wygrywamy trzeci mecz, znaczy w trzecim meczu drugi raz wygrywamy. I mamy póki co dwie wygrane, jeden remis. 4-0, zobaczmy ile mamy końców, 2643. Zobaczmy, tak jak mówiłem, tego napastnika naszego, ile to coś jest warte, jak on się w ogóle nazywa, pokażmy informacje jego. On jest z Primera División zespołu Olimpo. Zobaczmy, ile on jest warty. W rynku transferowym. Liga Primera División. O ile się nie mylę, ta się kiedyś nazywała Liga Hiszpańska. Olimpa zespół. Bla bla, jest. Olimpo. Pozycja napastnik. Szukaj. Jest ten Kutas. Ja nie zwarty. Ktoś go za 2000 monet wystawił, no 90 tempa, ale on jest kurwa naprawdę, nie wiem, no słaby. Napiszcie w komentarzu, czy go sprzedać, czy nie. Piszcie w komentarzu, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarz, czy go sprzedać, czy nie, bo ja jestem ciekawy waszej oceny. Według mnie, no nie powala ten zawodnik. Zobaczmy jeszcze jego informacje, ale... strzelanie coś bla bla. Szkoda, że nie ma wglądu na wszystkie statystyki tego piłkarza. Tam typu przyspieszenie i tak dalej. Nie ma na to wglądu. Zawsze nagrasz 3 gwiazdki, sztuczki, 2 gwiazdki. Piszcie w komentarzu, czy go sprzedać, czy nie. Jeżeli się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Mile zawsze to widziane. To na tyle. Trzymajcie się. Pa, pa. Do następnego.